Z United Nations Global Compact współpracujemy już od kilku lat. Cel jest jeden: to jest eliminowanie z polskiego rynku gospodarki odpadami opakowaniowymi szarej strefy. W czym ona jest dotkliwa? Polska, tak jak inne kraje Unii Europejskiej, mają do realizowania tak zwane poziomy recyklingu. Na czym to polega? Opakowania, które się stają odpadem, powinny zostać zebrane. Odpowiednio przygotowane do recyklingu i temu recyklingowi poddane. I Polska raportuje rzeczywiście, że te cele są realizowane i to czasami nawet są przekraczane. Natomiast pytanie czy taka jest rzeczywistość, czy czasami nie mamy do czynienia z odpadami, które nigdy nie zostały zebrane, które nigdy nie zostały poddane recyklingowi, czy to w Polsce czy za granicą. I niestety z takimi przypadkami się spotykamy. Co to znaczy? To znaczy, że ten pieniądz, który ma finansować realną gospodarkę odpadami, ma finansować realny recykling, ma rozbudowywać tę gałąź przemysłu w Polsce. Bo jest to przemysł już dzisiaj bardzo duży i coraz bardziej on będzie również się rozwijał ze względu na Wymogi stawiane przez Unię Europejską. Tak jak wspomniałem, ten pien pieniądz, którym miał służyć do tego rozwoju, gdzieś ginie. I o tym rozmawiamy z United Nations Global Compact. I za tę rozmowę serdecznie dziękuję i na pewno będziemy dalszym aktywnym partnerem tej współpracy.